Wydział Malarstwa w swoim obecnym kształcie różni się zasadniczo od tego, kiedy powstał przeszło 200 lat temu. Mamy dzisiaj bardzo zróżnicowaną i bogatą strukturę składającą się zasadniczo z trzech kierunków. To jest kierunek malarstwo, edukacja artystyczna i scenografia. Kierunek malarstwo to przede wszystkim pracownie malarstwa. Składają się na nie dwie pracownie pierwszego roku oraz 7 pracowni kiedyś nazywanych mistrzowskimi. Oferujemy studentom bardzo zróżnicowaną ofertę programową. Malarstwo w tej chwili jest dyscypliną, w której można realizować bardzo wiele różnych konwencji i to staramy się naszym studentom zaoferować i taką bogatą ofertę im zapewnić. Kierunek edukacja artystyczna to oferta skierowana do studentów, których aktywność po studiach będzie bardziej skoncentrowana nie tyle na własnej aktywności artystycznej, co na aspektach związanych z dydaktyką, szczególnie w zakresie młodszych osób. Ale studenci edukacji poznają także tajniki tak zwanego kuratorstwa. Na kierunku scenografia z kolei studenci zapoznają się z szeroką ofertą związaną właśnie z projektowaniem scenografii zarówno teatralnej, jak i filmowej. Mają do czynienia także z wybitnymi twórcami tej dyscypliny. Przychodząc tutaj, właściwie nie miałem żadnych oczekiwań. Traktowałem to bardziej jako nową przygodę, nowe wyzwanie. Jedyne wyobrażenie, jakie miałem o Akademii, to było to, że jest to miejsce bardzo otwarte, nie wykluczające nikogo w żaden sposób. No i mogę to śmiało stwierdzić po tych 4 latach, że tak jest. Akademia dała mi po prostu swobodę w rozwoju. Bardzo podoba mi się to, że każdy student ma możliwość jakby indywidualnego prowadzenia swoich studiów po prostu. Nie mamy ścisłych harmonogramów, których musimy się trzymać. Każdy profesor jest nam pomocny. Wszyscy studenci wspierają się wzajemnie. Polecam każdemu studiowanie na tej akademii, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy mogą tutaj znaleźć swoją własną ścieżkę edukacji. Uważam, że otwartość i uwrażliwienie na kwestie równości, ale i różnorodności są elementami kluczowymi w funkcjonowaniu naszego wydziału, Wydziału Malarstwa, jako społeczności. Dlatego tak istotną wydaje się potrzeba zwiększania dostępności Wydziału dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oczywiście mierzymy się z pewnymi ograniczeniami, które wynikają naturalnie z specyfiki studiowania na kierunku artystycznym, ale które również wynikają choćby z usytuowania wydziału w historycznym budynku. Niemniej wierzę, że wiele w tym zakresie możemy jeszcze zmienić. Jako koordynator dostępności na Wydziale Malarstwa jestem przekonany, że jako społeczność jesteśmy w stanie wprowadzić wiele nowych i koniecznych zmian zwiększających poziom dostępności na naszym wydziale.